uwaga, kwadrat się skupia. To trochę potrwa. No, teraz, no tej diecie. Ale dobra, jedziemy. Witamy po zbyt długiej przerwie. Znowu jest z nami dr Richard, znany też jako Anthony Hopkins z polskiej fizjoterapii. Widziałam takie porównania? Coś tam raz spotkałem się z tym, gdzieś tam, kurna, jak można mu uwierzyć? No, dobre, to było dobre. To było dobrze. Także jesteśmy tu znowu. Od razu chciałbym dać znać, że można znaleźć też doktora na jego własnym kanale, do którego link będzie w opisie filmu tutaj i też na koniec w karcie damy. Ja polecam, jestem subskrybentem i jestem fanem. Bardzo mi się podobają materiały, także dużo więcej tam. A na dzisiaj mamy trzy najciekawsze pytania, które zbierałem. Najciekawsze, bo najwięcej osób chciało, żebym te wybrał, więc tym się kierowałem. I startujemy z pierwszym, chyba że... Nie no, oczywiście że... krótki wstęp, po tak długiej przerwie. Witam kwadraty dwa. Są tu obecne dwa kwadraty, jak synowie marnotrawni wracają na łono rodziny. Na szczęście już, nie na wizytę, tylko na... Tak, na bajery. Od razu się pochwalę, że za miesiąc startuję w zawodach i tutaj jest główny, myślę, powód tego, że mogę startować i że w ogóle mam jakąkolwiek nogę z powrotem. Także... I to lewą i prawą. No, chwalę się. No jest kawałek nogi, ale cieniutka, Rzeczywiście jest. Jest. Dobra, ile tkanki tłuszczowej? No, myślę, że 5%. 7-8. 7-8 teraz. Nie umiem tak określić. No mamy że teraz to w ciągu świata nie wyjdzie dokładnie. Mało, no dużo piłem, więc lepiej nie. Lecimy? Lecimy. Lecimy. Pierwsza kwestia. Czym jest powodowana kruślawość stóp, zapadanie się do środka, jak ją naprawiać, czy może być powiązana z hiperlordozą? Pozdro. Okej. Temat rzekli. To jest fajna zabawa, bo jeżeli chodzi o stopy. 2013 rok, koncepcja stopy się zmieniła na świecie i my jako to centrum idziemy, we are followers tej idei i bardzo ciekawe hasło rzucę. Stopę traktujemy dzisiaj tak jak powiedzmy brzuch, mówi się o brzuchu, to by te stare pojęcie core stability. O stopie też zaczynaliśmy mówić od dłuższego czasu jako foot core system. I trochę inaczej sukcesujemy, promujemy, trenujemy stopę, ale nie wdając się w szczegóły. Oczywiście koślawość stopy generalnie wydaje się, że wynika z powodu noszenia butów. Stopa jest nietrenowana. Stopa w bucie jest zamknięta. Trenujemy kolana, trenujemy biodra, trenujemy jakieś ruchy, trenujemy mięśnie, natomiast nie trenujemy stopy. I buty są do dupy, nie? Generalnie większość. Bo są strasznie miękkie i... Właśnie widzisz, popatrz. Jeżeli to zadajesz pytanie, to jest ciekawa rzecz, z badań wynika. Przebadali w Curychu po maratonie dwie grupy sportowców, tych maratończyków. Oczywiście to amatorzy, półprofesjonalni. I okazało się, że więcej urazów wśród maratończyków jest w butach sztywnych, z wysokim dropem i z takich drogich za 700 zł. Mniej urazów było wśród osób, które biegają w tanich butach typu trampki. W miękkich butach, bez usztywnień. Ciekawe bardzo badania były kolejne. Wzięli grupę, którzy zeskakiwali ze skrzyni. Tak zwany drop jump, ok? I tutaj była platforma i były siły ground reaction forces, siły reakcji podłoża. I znowu okazała się bardzo ciekawa rzecz, wbrew logice, że osoby, które były obuwione, czy zabuwione w buty wysokiej klasy za 700 zł, z wysokim dropem 12 mm powiedzmy, miały większe siły reakcji podłoża zeskakując, niż osoby, które zeskakiwały w takich butach minimalistycznych z miękką piętą. I to, jakby jeżeli się całą tą wiedzę zbierze, to właściwie dzisiaj idą z koncepcją, czy Magilla, czy jakikolwiek, to osoby, które idą na mistrza olimpijskiego, to niech mają sztywne pięty i podpiętki podpięty i sztywne buty, bo jednak to zwiększa możliwość dźwignięcia 200 kg, a nie 195. To jest jasna sprawa, ale to jest generalnie jedyna. Butak do ciężarów. Butak do ciężarów czy do crossfitu. Teraz widzę te takie obute, prawda, te sztywne buty. To tylko jest jedyna grupa. Natomiast jeżeli trenuje się w celu usprawnienia ciała pod bieg, pod inną formę aktywności,
jak najbardziej dążymy do minimalistycznych zmian piętą, bo jest to klasyczne udowodnione, że to są buty, które powodują to, że stopa trenuje. Czyli na siłownię jak najbardziej. Na norskach. Miękka podeszwa. Miękka podeszwa, buty minimalistyczne, miękka pięta. Okej, jest jedna sprawa, to, czy te buty są fajne? Buty są fajne, ale same buty nie leczą. Prawda? Jeżeli ktoś ma... Okej, jeszcze raz. Wiesz, jak dużo trenujesz, no to ja mówię, do treningu, gdzie chcesz więcej podnieść, buty sztywne. Ale do treningu rekreacyjnego, okej, widziałam to, gdy pamiętam z pół roku temu, jak to byłeś ostatni raz. Natomiast dla osoby, która nie dźwiga 200 kg, tylko bawi się treningiem i ona przygotowuje się do triatlonu, do maratonu, do czegokolwiek, czy do fitnessu, to zdecydowanie buty zerowe. Zdecydowanie buty zerowe, miękka podeszwa, miękka pięta. Na czym polega w ogóle stopa supinacyjna, pronacyjna? To jest bardzo ciekawa rzecz, jak narysujemy stopę, powiedzmy od spodu paluchy, no, to dzisiejsza koncepcja jest generalnie, jak to trochę krzywą tą stopę narysowałem, ale mówię w tym rzecz, rozumiemy, że to jest powiedzmy lewa tam stopa, to punkt podparcia stopy, dwa generalnie powinny być tu, kołysząc się w kierunku zewnętrznej krawędzi pięty, ale zapominamy o tym punkcie. To jest najważniejszy drugi punkt podparcia. Czyli jak teraz, jak zaczniesz kręcić ewentualnie moją stopę, to koncepcja supinacyjna stopa, pronacyjna stopa poszło do lamusa. Widać ją? A, czekaj, babcie. No. Skupiłem na tym. Prawda? W takiej konwencji normalnej, ja tu przesadzam, to jest stopa supinacyjna, to jest stopa pronacyjna. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że jak stoję, to i tak zawsze stopa mi klapie, prawda? Jest, no, musi być klapnięta, bo ja stoję, masa ciała ją przygniata. Natomiast generalnie, my mówimy, użyliśmy takiego słowa, jak się w Warszawie pisze wyrzymaczka, przez samorzęd czy przez RZ? Ja bym postawił samo. Dobra, w Olsztynie się pisze przez samorzę, wyrzymaczka. No, dobrze. Super. I już mamy plusy. Okej? Okay? Robimy ze stopy dzisiaj wyrzymaczkę. To jest nasze słowo, które sobie ukuliśmy na to, żeby zrozumieć jakby pracę stopy. I tak jak ćwiczę teraz, robię przysiad, robię wypad, robię whatever, cokolwiek. Jakiekolwiek ćwiczenie, gdzie biorą udział stopy, robimy ze stopy wyrzymaczkę. Czyli przodostopie stopy powinno iść pronację, a tyłostopie powinno iść w supinację na spronowanym przodostopiu. Czyli dotykam tym pierwszym punktem, to po angielsku się mówi ball of the foot, i na spronowanym przodostopiu idę supinacją pięty. I w taki sposób mam prawidłowo ustawioną stopę. Tak się ten łuk, nie? Tak się ten łuk buduje. I teraz buduje się, odtwarza się napięcie mięśni przy stopie. Koniecznie. Pierwszy, i to jeszcze raz, palce powinny być wyluzowane. Niektórzy mówią, lekko uniesione, z jogi komendę, z wyciągnięte palce. Ma być większy punkt podparcia tu, zrotowana tylna część stopy w kierunku zewnętrznym. I co jeszcze jest ważne? I wtedy dopiero stopa zaczyna być stabilna. I teraz niezależnie, oczywiście, że na bosaka najlepiej, czy w jakichś butach miękkich, czy five finger, czy w tych minimalistycznych butach, bo wtedy czuję, co się dzieje ze stopą. Ale jeszcze jest jedna rzecz, na którą w ogóle zwracamy uwagę i do tej pory generalnie bardzo mało jest w piśmiennictwie o tym. Jeżeli mam stopę płaską, to zaczyna być jedna rzecz, się dzieje na stawie skokowym. Staw skokowy zaczyna się kręcić do wewnątrz, ja tu przesadzam, zwiększając pronację i robiąc błędne koło. I zaczynam ćwiczyć tak, że właśnie stopa mi idzie w kierunku zewnętrznym, a kolano mi idzie w kierunku do wewnątrz. I jest to powód albo stopy źle pracującej, albo wewnętrznej rotacji na stawie skokowym. Stąd koniecznie dalszą częścią tego postępowania, to jest fantastyczne, to jest odkręcanie na zewnątrz stawu skokowego, ale nie można oderwać tego pierwszego punktu. Czyli dzisiaj jak rozciągamy mięśnie łydki, czy mobilizujemy staw skokowy,
to generalnie na dwóch punktach podparcia i kolano kierujemy na zewnątrz, na zewnątrz, żeby odrotowywać. Bardzo fajną rzecz, jak narysujemy sobie z przodu czy z tyłu staw skokowy i narysujemy kość piszczelową i tu jest wisząca z małym punktem podparcia kość strzałkowa, a to jest kość skokowa i to jest ten bloczek, to jeżeli sobie zwizualizujemy, to jest powiedzmy od przodu jak narysujemy, to to będzie lewa. To jeżeli mamy stopę spronowaną, czyli taką płaską i jest wewnętrzna rotacja na stawie skokowym, to kość strzałkowa idzie delikatnie do przodu i zaczyna mi blokować prawidłowe zgięcie. Stąd, odnosząc się do nas wszystkich, do przeciętnego platfusa z Warszawy czy z Olsztyna, okay, to warto pamiętać o tym, że tą kość strzałkową przeciętny Polak powinien mobilizować w kierunku tylnym, co odblokuje mi zgięcie prawidłowe w stawie skokowym. Czyli piłeczka, czy cokolwiek, czy manualnie, można sobie tu, my to zaczęliśmy robić na takich dwóch, prawda, podkładam tutaj sobie o... Pinac tak zwane. Tak jest. Dwie piłka, o Jezu, tak pod stopę, prawda, trochę za dużą stopę narysowałem, o w ten sposób. Przykrz. Tak. I jedna z tych piłek, z tego pinatu, podchodzi mi pod przód kości strzałkowej, wypycham kość strzałkową i odblokowuję sobie zgięcie w stawie skokowym. Jest to kolejna właśnie przyczyna, że kolano może się kierować w stronę przyśrodkową, dlatego że jest blokada ze strony kości strzałkowej. I to jest taki wstępny taki zarys. Stopa powinna być trenowana pronacyjnie, pronacyjno-supinacyjnie, przodostopie z dociskiem pierwszej kości, i supinacja tyłostopie na splanowanym przodostopie. To jest pierwsza jakby taka nowość, czy no od dwóch lat tak się to pojawiało niechętnie i dopracowujemy ćwiczenia w tym zakresie bardzo mocno, na siedząco i tak dalej, a później dopiero na stojąco. Z tą kością strzałkową bardzo fajna rzecz. Odrotowujemy, umożliwiamy pchnięcie stawu kolanowego w kierunku zewnętrznym, bo często chcę pójść w kierunku zewnętrznym, ale nie mogę, bo strzałka przepchnięta do przodu blokuje mi boczną część tutaj na kości skokowej i ja nie mogę prawidłowo wykonać przysiadu. Samemu można to doświadczyć bardzo prosto. Wizualnie przesuń sobie kość strzałkową w przód, kolano będzie szło w kierunku przyśrodkowym. Czyli oprócz samego treningu stopy dołączamy zewnętrzną rotację na stawie skokowym. Teraz tam była część tego pytania, czy hiperlordoza, czy zwiększona lordoza może wpłynąć na płaskostopie. Oczywiście, mechanizm jest fantastyczny, bardzo prosty. Jeżeli mamy z boku, narysujemy sobie z boku, miednicę, mamy to. I teraz narysujemy drugą sylwetkę ze zwiększoną lordozą, czyli ta hiperlordoza. To sobie trzeba powiedzieć, że to wszystko od razu idzie w górę i w dół. Już nie mówmy o górze, co się dzieje, ale w dół. Zwiększona lordoza to generalnie mamy zwiększone, tak zwane przy IPT, czyli anteriopelvic tilt, czyli przednie pochylenie miednicy. Dobra, okej, to jest dysfunkcyjny pośladek, duży, piękny na plaży, ale jakby rozciągnięty. Tu mięśnie typu psoas są napięte, ok? Brzuch jest rozciągnięty i prostowniki, to jest tak zwany lower cross syndrom, to jest jakby typowe, ale to jest dopiero, jeżeli student odpowie tak, to ma dwa. To jest odpowiedź na dwa, to jest taka podstawa. Natomiast dalej co się dzieje? Każdy ruch miednicy w kierunku przedniego pochylenia wywołuje mi zgięcie na stawie biodrowym. Okay? Czyli biodro idzie w zgięcie, ale zgięcie w stawie biodrowym z przednim pochyleniem miednicy jest skorelowane z wewnętrzną rotacją w stawie biodrowym, czyli biodro leci do wewnątrz. Jak biodro leci do wewnątrz, to przynajmniej trzy przywodziciele mają większe napięcie, czyli te wszystkie krótkie, brevis, pectineus i longus. Czyli mamy, jak z przodu narysujemy, to zaczyna się rotacja wewnętrzna, przywodziciele się tutaj te trzy krótkie napinają i mamy kolana w kierunku koślara. Jak w kierunku koślawy, to na stawie kolanowym idzie taka dziwaczna rotacja, bo i piszczel
I kosz udowa idzie w kierunku rotacji wewnętrznej. Ojdzie to. Piszczel też idzie w kierunku rotacji wewnętrznej, ale ta rotacja na piszczeli jest mniejsza niż na kości udowej. Czyli tu, na stawie kolanowym, relatywnie jest rotacja zewnętrzna. I wtedy mamy problem na rzepce. Rzepka się zaczyna ustawiać na prawym kolanie szczytem w kierunku do boku. Pasmo biodrowo-piszczelowe się napina, dwugłowy się z tyłu napina, strzałkowy długi się rozciąga. To jest bardzo ważna rzecz teraz, co powiem, jakby do osób trenujących, które myślą o napiętym paśmie biodrowo-piszczelowym, prawda? Przy przodopochyleniu miednicy, przy rotacji wewnętrznej napina się pasmo, przykurcza się, bo może się napinać w rozciągnięciu, ale pasmo się bardzo mocno przykurcza. Przodopochylenie miednicy. Właśnie, jak mają przodopochylenie, to są dużo bardziej wrażliwi, nie? Na problemy z tym pasmem. Okej, okay. Ale pasmo się przyczepia jednak. Tak, momentalnie. Momentalnie, generalnie większość z przednim pochyleniem musi mieć, bo pasmo się przyczepia tu, prawda? Naprężasz powięzi szeroki, idzie w przednie pochylenie, ta górna część idzie w przykurcz i to się odbija tu. I teraz jak narysujemy sobie, nie? To jest fajne, żeby zrozumieć jakby błędy lub niedokończone rozciąganie czy mobilizowanie pasma biodrowo-piszczelowego. Bo to może być taka sytuacja. Mamy kość piszczelową i tu jest z boku strzałka. I pasmo się przyczepia tu od góry. Ja tylko wertę narysuję. I ono jest napięte. Tu się przyczepia dwugłowy udar. Też jest napięty, bo wektor jest podobny. Musi być. W związku z tym głowa strzałki zaczyna wędrować w kierunku górno-tylnym. Tu oczywiście na dole strzałka jako patek kieruje się w kierunku przednio-górnym. O tak. Czyli mam strzałkę ze śmigłowami. I nie ma dyskusji. To u każdego praktycznie widać, kto ma przykurczone pasmo. No ale tu się przyczepia strzałkowy długi. I u każdej osoby, która ma przykurcz pasma biodrowo-piszczelowego, osłabiony jest strzałkowy długi, bo jest rozciągany przez przykurczony. Dlatego rozciąganie często, czy mobilizowanie pasma jest nieskuteczne, bo nie kończy tego treningiem strzałkowym. Powinienem, jeżeli ktoś ma przykurcz na paśmie, zmobilizować i wytrenować strzałkowy długi, żeby strzałkę pchnąć w kierunku dolnym. A nie, no to okej, okay, nie ma problemu. Strzałkowy długi jest bardzo prosty do treningu. Zaraz tam jedno ćwiczenie mogę pokazać, bo to oczywiście. Spoko, zaraz jak skończymy, to przyniosę kawałek gumy, pokażę prosty barier, który będzie dokończeniem utrzymania równowagi między pasmem, czy dwugłowym, i strzałkowym długim. A z kolei strzałkowy długi jest odpowiedzialny za pronowanie przodostopia. Czyli to, co teraz robię, oto palec, pierwszy ten promień idzie w kierunku podłogi, to jest strzałkowy długi. I jeżeli on jest rozciągnięty, to ktoś, kto później robi przysiad, to zaczyna odrywać część wewnętrzną stopy w kierunku zewnętrznym. I można by powiedzieć, że po, prawda, jeżeli ja robię tak, czy monstera tak i odrywam stopę, to stopa traci już stabilizację stopy. Okej, okay. Jeszcze tak na zakończenie, zaraz później pokażę to ćwiczenie, ale jak teraz mówimy o stopie, przypomniałem sobie teraz 2005 rok i często na konferencjach jeszcze to powielają terapeuci czy trenerzy. To jest koncepcja Boyla i Gray Cooka, że jesteśmy stosem stawów. Jest stopa, staw skokowy, staw kolanowy, staw biodrowy, lędźwia, klatka piersiowa, łopatka i staw ramion. I oni poszli koncepcją, że stopa powinna być stabilna, staw skokowy mobilny, stabilny, mobilny, stabilny, łopatka stabilna, tu piersiowy mobilny, łopatka stabilna i staw ramienny mobilny. Natomiast w dzisiejszej koncepcji, no kłóci się to w ogóle z takim dzisiejszym podejściem do tego, jest to według spojrzenia 2017 nieaktualne. Jak zresztą to, co dzisiaj mówimy, za 5 lat też będzie nieaktualne. Najprawdopodobniej. W związku z tym każdy staw, również i stopa, powinna najpierw być mobilna, a dopiero później stabilna. Staw skokowy musi być tak samo mobilny, a dopiero później stabilny.
W dzisiejszej koncepcji nie ma wątpliwości, że przed uzyskaniem stabilności jakiegokolwiek segmentu muszę uzyskać pełną mobilność, później stabilność, później function, a później strength. No coś jakby takiego powinno być. Każda rzecz się zaczyna od mobilności. Nigdy nie zrobię stabilności na niemobilnej, sztywnej stopie. Stąd warto też pamiętać, że większość obu tych ludzi ma stopę, może jakąś tam stabilną, ale niemobilną. I ona nigdy nie będzie prawidłowo funkcjonowała, bo ona się będzie kręciła, stopa, całość. A ona się musi kręcić jak wyżymaczka przez samo Z. Bo jeżeli się będzie kręciła jak wyżymaczka, jak przez Z, to może być problem. I stąd stopa mobilna, a dopiero później stabilna. Warto, żeby wszyscy trenujący również, tak samo dotyczy kolana, żeby kolano było stabilne, to ono musi mieć pełen przeprost, minus 3 stopnie powiedzmy, przeciętnie, i zgięcie pełne, czyli te 140, 150 stopni. Wtedy dopiero będziemy mogli mówić o kolanie, które ma szansę być stabilne. Teraz pokażę jeszcze dla ciekawości to proste ćwiczenie, które dopracowaliśmy sobie u nas w centrum. Patrz uważnie, Robercie. I teraz zobaczcie. Teraz tak. Bujanie, nie? Poczekaj. No. Teraz jest ważna pierwsza rzecz. Muszę lekko wyluzować palce. Nie muszę ich unosić, ale one nie mogą stanowić elementu, który pierwsze wykonuje ruch w dół. Palce muszą zostać luźne, a ruch jest wykonywany z pierwszego punktu. Łuk poprzeczny, tak? Znaczy, to łuk poprzeczny to jest co innego, dobra? To jakby teraz walczymy o stopę pronacyjną. Czyli ruszam w kierunku pierwszym punktem. Dotykam pierwszym punktem i na pierwszym punkcie dociskam palce, jakby prawie, że nie mają kontaktu z podłożą, z podłożem, i wtedy supinuję piętę. I mam w tym wyżymaczkę przez samorzet i tu widać wyraźnie, i unoszę jeszcze piętę. I widać wyraźnie po stronie zewnętrznej, jak mi strzałkowy dłoni się napina. To jest ruch podstrzałkowy połączony z wyżymaczką. Prawda? Uderzam pierwszym, mam spronowane przodostopie i na spronowanym przodostopiu kręcę, nie tracąc kontaktu pierwszego punktu, kręcę piętę na zewnątrz, czuję napięcie na stopie i wyraźnie czuć napięcie tu, gdzie jest strzałkowy dłoń. I to jest miodzio pod stopę i pod jakby rozciąganie, no, mówię prymitywnie, to źle oczywiście jest, nie rozciągam pasma, ale zaczynam tworzyć równowagę. Zaczynam tworzyć równowagę. Rozciągnąłem pasmo, aktywuję strzałkowy i utrwalam efekt, no nie? Bo później strzałkowy długi jest luźny, rozciągnąłem pasmo, czy tam, no nie, pasma bardzo trudno jest rozciągnąć, prawie że niemożliwe, ale powiedzmy mobilizuje, a ono mi się z powrotem przykurcza, bo nie ma przeciwwagi, bo nie ma, prawda, w łańcuchu kinematycznym działa wspólnie ze strzałkowym. I nie ma zawsze możliwości, jakby to nauka mówi wyraźnie, że jeżeli całość mi w łańcuchu pracuje, narysujmy strzałkowy długi, i pasmo, to jest łańcuch. Jeśli tu jest przykurczone i oddziaływuje tylko na to, coś tu sobie mobilizuje, ale nie robię nic z tym, to po 10 minutach z powrotem mi pasmo wraca do swojej poprzedniej długości, więc powinienem od razu oddziaływać na przedłużenie tego łańcucha kinematycznego. To jest hiperlordozą, zawsze ten na krzyż i... No z hiperlordozą tak. Apercross syndrom tak samo. Jest również, prawda, taki bardziej skomplikowany niż to wszędzie jest opisane, ale okej. Okay. No, ale tak schematycznie, to jeszcze można chwilę, prawda, okej, okay, to apercross syndrom. Jakby brzuch trzeba... To jest lower cross syndrom. Tak, no bo do upper nie będziemy teraz mówili. Lower cross syndrom mówi o tym właśnie, o brzuchu. I tu znowu, nie chodzi o wzmacnianie brzucha, tylko izometryczne zahaczanie. I izometryczne ćwiczenia powinny być na brzuch. Plecy powinny być rozciągane. Izometria na pośladek.
I powiedzmy prymitywnie, chociaż z tym można by dyskutować na przykład temat, jak rozciągnąć psoasa, bo nie rozciągamy psoasa, ale powiedzmy rozciągamy struktury tkanki, które pchają mi miednicę w przednie pochylenie. Czyli prosty, sartorius, no coś tam z psoasa, chociaż do psoasa bardzo ciężko się dorwać tu. Pamiętam, dorywanie się przez brzuch. No tak, ale to manualnie, natomiast rozciągające to raczej jest duży kłopot, bo jest bardzo głęboko. Okej, okay. To może tyle wstępu na temat tego stawu skokowego, czy nam stopę? Okej. Okay.